Witam serdecznie w kolejnym wydaniu naszego programu poradnikowego, także realizowanego na targach międzynarodowych, targach łódzkich, film, wideo, foto. To już 15. jubileuszowe targi. Pośród 140 wystawców my gościmy firmę... Witam serdecznie, Paweł Marciniak, firma Paco Cases z Puszczykowa. Państwo zajmujecie się dokładnie czym? Zajmujemy się produkcją profesjonalnych opakowań transportowych typu flight cases. Są to różnego typu walizki, kufry, skrzynie do przewożenia wszelkiego typu przedmiotów, urządzeń, które są narażone na uszkodzenia i tego typu opakowania zabezpieczają je przed uszkodzeniami. Ten sprzęt niejednokrotnie pracuje w terenie. Sprzęt trzeba przewieźć, więc można skorzystać właśnie z naszych produktów, produktów naszej firmy, wykonując indywidualnie, zgodnie z swoimi potrzebami, określony typ walizki czy kufra. Tego typu opakowanie na pewno niemalże w 100% zawsze jest jakiś margines nieszczęśliwego wypadku, powinny zagwarantować, że po wyjęciu aparatu czy kamery ze skrzyni będzie ona w pełni funkcjonalna, będziemy mogli od razu przystąpić do pracy. Jak wiemy, nie tylko same aparaty i kamery filmowe są ważne, ale czasem dużo ważniejsze jest to, co przy ich pomocy jest nagrane i co jest właśnie w nich, tak? Czyli tak te jest, dane. To jest zespół naczyń połączonych, nośniki danych, to też jest kolejna sprawa, ale żeby zapełnić ten nośnik danych, no to sprzęt musi być w 100% sprawny. Panowie, macie, rozumiem, w asortymencie jakieś gotowe opakowania, obudowy czy zabezpieczenia, tak? Ale jednocześnie robicie, jak słyszę, zamówienie? Tak, oprócz linii produktów standardowych, czyli przygotowanych, nasza firma działa już od ponad 20 lat na rynku, więc w tym czasie zostały wypracowane szereg różnych opakowań, które dla większości użytkowników powinny być odpowiednie, natomiast jako producent jesteśmy w stanie wykonać każdy typ opakowania. Wiadomo, że aparat fotograficzny jest powiązany z różnego typu obiektywami. W zależności od specyfiki prac prowadzonych, każdy użytkownik, fotograf posiada określony zestaw. I chodzi o to, żeby on w jednej walizce mógł zapakować to wszystko, co posiada, żeby ta walizka nie była ani za mała, ani też za duża, żeby niepotrzebnie nie nosić wolnych przestrzeni, żeby ona nie była za duża, żeby była poręczna, uniwersalna. Czyli zoptymalizowana pod kątem każdego użytkownika. Tutaj mamy zapytania podczas targów i zapytania na naszą stronę internetową, między innymi od wideofilmowców, którzy przygotowują się i kupują od nas kamery zrobotyzowane, żeby robić takimi systemami, realizować nagrania i relacje na żywo z konferencji, sympozjów, z koncertów, z różnych eventów. I tam też powstaje właśnie kwestia zapakowania odpowiedniego kamery. Zgadza się. Czyli rozumiem, że te kamery, których cały szereg jest u nas w asortymencie, mogą też użytkownicy właśnie dopasować sobie odpowiednią obudowę i mobilnie zastosować kamery zrobotyzowane. Dokładnie tak. Oprócz wspomnianych już kamer robimy całe studia mobilne, czyli w jednej skrzyni jest zintegrowane całe studio, gdzie jest monitor, mikser, urządzenia rejestrujące, jedynie tylko podłącza się napięcie, że tak powiem, zasilające, żeby uruchomić, podłącza się źródła sygnału i sprzęt pracuje, czyli okres uruchomienia całego sprzętu to jest kilka minut, nie trzeba tego indywidualnie każdego urządzenia łączyć, to wszystko już jest zintegrowane w jeden system mobilny, jest to na przykład duża skrzynia, wjeżdża się, ustawia się stoisko, gdzie są wyszuwane półki właśnie z mikserem, z szufladami, gdzie to wszystko jest już w jednej całości. Są też, rozumiem, nietypowe bardzo kształty sprzętu. Sprzętu jest zatrzęsienie. Tutaj na targach widzimy rzeczywiście kolejny rok, to kolejne nowe modele, a nawet i kilka modeli firmy wypuszczają w roku, więc jak rozumiem, trzeba się dopasowywać do tych nowych modeli i jak to się robi? Zgadza się. No jakby jednym z przykładów jest tego typu gąbka, gdzie ona jest podzielona na bardzo małe komórki, takie sześcianiki, które można wyrywając utworzyć określony obszar, który będzie idealnie dopasowany do danego przedmiotu, załóżmy obiektywu, aparatu fotograficznego, czyli korpusu, czy też lampy błyskowej do kamery. Każdy właśnie indywidualnie, dokładnie do swojego sprzętu może taką na przykład gąbkę zakupić i sobie do posiadanej walizki już dopasować.
Czy do tego trzeba jakieś specjalne narzędzia, żeby dopasowywać? Nie, to normalnie palcami można sobie komórkę po komórce wyrywać. Czyli nie dość, że opakowania i obudowy, tak, skrzynie są bezpieczne, to jeszcze nawet sposób dopasowywania jest bezpieczny, bo nie trzeba używać ostrych narzędzi. Nie trzeba w żaden sposób. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Życzę sukcesów tutaj i dziękujemy bardzo również. Jakieś porady może dla naszych wideofilmowców, amatorów może pan przygotował na koniec? No na pewno każdy, kto będzie posiadaczem drogiego aparatu, kamery bądź innego sprzętu, stanie przed dylematem takim, jak to bezpiecznie transportować. Polecamy właśnie usługi naszej firmy, mamy bardzo bogatą bazę projektów, jest to ponad już w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy różnego typu projektów. Służymy doradztwem, jak ten sprzęt zabezpieczyć, jak zoptymalizować, żeby opakowanie było możliwie najmniejsze i jak najbardziej funkcjonalne.